potop. Tym samym doszliśmy do bardzo ważnego i klarownego w swym przesłaniu fragmentu rozważanej księgi, pierwszej księgi Mojżeszowej. Droga Henocha, droga obcego przybysza na tej ziemi, skończyła się wzięciem go do nieba. Został zabrany, zanim szerzące się zło sięgnęło zenitu. Zanim jeszcze nad skażoną ziemią wylała się czara Bożego sprawiedliwego sądu i gniewu. Jak niewielki wpływ wywarło jego zniknięcie na charakter i myślenie jego otoczenia, rozpoznajemy, czytając pierwsze wersety 6 rozdziału. A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi, rodziły się im córki. Ujrzeli naśladowcy Boga, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. Mamy tutaj zło człowieka udokumentowane. Zmieszanie Bożego z tym, co ludzkie, jest szczególną formą zła i bardzo zręcznym chwytem szatana, który posługuje się w celu zatrucia świadectwa Chrystusowego na ziemi. Mieszanka ta może niejednokrotnie wydawać się czymś, po co warto sięgnąć. Często na pozór wydaje się, że korzystając z tego rodzaju środków, będziemy mieli lepsze powodzenie w rozpowszechnieniu dobrej nowiny i pomnożymy oddziaływanie Bożego wpływu. Może wydawać się nawet, że taki sposób działania przynosi ze sobą więcej pożytku niż szkody. Nasza ocena zależy jednak od perspektywy, z jakiej przyglądamy się temu zjawisku. Gdy rozważymy je w świetle obecności Bożej, nie będziemy umieć dostrzec żadnej korzyści w zmieszaniu się ludu Bożego z synami tego świata, czy w uatrakcyjnianiu prawdy przez ludzkie przemyślenia. Rozpowszechnianie prawdy Bożej w taki sposób, czy też forsowanie interesów tych, którzy na ziemi powinni być świadectwem dla Boga, nigdy nie jest zgodne z Jego myślami. Boża zasada brzmi bezkompromisowo: odłączenie od wszelkiego zła. Nie da się odstąpić od tej niezmiennej zasady bez wyrządzania szkody prawdzie. Z relacji zawartej w 6 rozdziale naszej księgi widzimy wyraźnie, że spowinowacenie się synów Bożych z córkami ludzkimi miało smutne następstwa. Co prawda owoc tego związku zgodnie z oceną człowieka wyróżniał się nierzadko pięknym wyglądem. W 4 wersecie czytamy przecież o dzieciach narodzonych z tych związków. To są mocarze, którzy z dawna byli sławni, jak mówi pierwsza księga Mojżeszowa, 6 rozdział, 4 werset. Niemniej jednak wyrok Boży brzmiał zupełnie inaczej. Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Pierwsza księga Mojżeszowa 6:5. Ustawicznie zły, taki był stan człowieka w oczach Boga, spowodowany zmieszaniem tego, co święte, z tym, co nieświęte. Jeżeli święte pokolenie nie zachowa swej czystości, świadectwo Boże na ziemi zostanie co najmniej mocno zakłócone. Pierwsze dążenia szatana w tym kierunku polegały na próbach udaremnienia zamysłu Bożego przez wybicie świętego potomstwa. Gdy się to nie udało, znalazł inną drogę, na której próbował to osiągnąć. Zepsuł je i skaził. Ważne jest, aby właściwie rozumieć zamiar i charakter i rezultat tego zjednoczenia się synów Bożych z córkami ludzkimi. Zwłaszcza w naszych czasach coraz popularniejsze są próby igrania z prawdą w celu osiągnięcia jakiegoś sojuszu czy kompromisu. Powinniśmy dobrze mieć się na baczności przed tym niebezpieczeństwem. Prawdziwe porozumienie nie może być nigdy osiągnięte kosztem prawdy. Motto wiernego chrześcijanina powinno brzmieć zawsze: prawda za wszelką cenę.
Jeżeli na tej drodze da się osiągnąć porozumienie, to tym lepiej, ale prawda za wszelką cenę. W przeciwieństwie do tego fałszywa uległość odpowiada i podpowiada porozumienie za wszelką cenę. Jeżeli na tej drodze da się zachować prawdę, to tym lepiej, ale porozumienie za wszelką cenę. Chciejmy nieustannie pamiętać o słowach, ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój. Tak mówi list Jakuba, 3 rozdział, 17 werset. Mądrość, która pochodzi z dołu, aż za często wywraca ten Boży porządek do góry nogami, ponieważ za wszelką cenę chce zachować charakter miłującej pokój. Nie może być nigdy czysta. Tam, gdzie rezygnuje się z prawdy, nie może być mowy o autentycznym świadectwie. Dlatego widzimy, że w tym przedpotopowym czasie to smutne połączenie pomiędzy świętym a nieświętym miało tylko taki skutek, że pomogło złu zwyciężyć i sprowadziło nieuchronny sąd. Degradacja człowieka do zepsucia i przemocy. Nie upłynęło wiele czasu, zanim ludzkość bardzo się rozmnożyła na ziemi, a wraz z nią rozmnożyły się straszliwe skutki grzechu. Jest to podkreślone w skorumpowanym zmieszaniu synów Bożych z córkami ludzkimi. Widzieliśmy w rozdziale 5 pierwszej Księgi Mojżeszowej, że ród Seta zachował podobieństwo Boże, w pewnej przynajmniej mierze, dlatego nazywano ich synami Bożymi. Byli oddzieleni od zła linii Kaina. Tak też jest dzisiaj. Wychodząc spośród bezbożnych i będąc oddzielonymi, wierzący zajmują miejsce, w którym Bóg mówi do nich: będziecie moimi synami i córkami. Tak mówi Słowo Boże w drugim liście do Koryntian, 6 rozdział, 17-18 wersetu. Niestety ci z linii Seta zostali uwiedzeni przez atrakcyjność kobiet z linii Kaina i brali sobie żony, tak jak sami wybrali. Dziś jest tak samo. Jeśli wierzący poślubi niewierzącego, będą tego smutne skutki, bo Bóg wyraźnie tego zabronił. Niektórzy przypuszczają, że synowie Boży to upadli aniołowie, łącząc to z Księgą Hioba 1:6, gdzie w ich mniemaniu mówi się o synach Bożych jako o aniołach. Jednak ludzie częściej w Piśmie Świętym są nazywani synami Bożymi niż aniołowie. Poza tym aniołowie są bezpłciowi, jak mówi Ewangelia według Mateusza, 22 rozdział, 30 werset, i nie mają ciał. Są duchami, jak mówi list do Hebrajczyków, 1 rozdział, 14 werset. Jest nie do pomyślenia sugerowanie, że Bóg stworzyłby specjalne ciała dla upadłych aniołów, aby mogli bezbożnie wykorzystywać kobiety. Ta sprawa jest wyraźnie rozstrzygnięta przez Słowo Boże w wersecie 3. Pan powiedział: Duch mój nie zawsze będzie współdziałał z człowiekiem, bo i on jest ciałem. Jest jasne, że synowie Boży byli tu odpowiedzialnymi stronami. To oni brali żony, a nie żony brały ich. Bóg nazywa więc synów Bożych ludźmi, podkreślając jednocześnie, że są oni ciałem, a nie duchem jak aniołowie. Tak wczesne w historii wydarzenie to stanowi uroczyste ostrzeżenie dla wierzących przed łączeniem się z niewierzącymi. Takie mieszanki są często mocno potępiane w Starym Testamencie, jak również w Nowym. Weźmy pod uwagę Księgę Ezdrasza, 9 rozdział od 1-4 i drugi list do Koryntian, 6 rozdział 14-18. Bóg przez swego ducha wadził się z ludźmi przeciwko ich rozmyślnemu grzechowi, ale jego cierpliwość miała się skończyć, choć najwyraźniej pozwolił im na kolejne 120 lat, zanim zniszczyłby cywilizację. Pierwsza Księga Mojżeszowa 5:32 mówi o tym, że Noe miał 500 lat, więc wydaje się, że Bóg przemówił tak, jak w wersecie 3, na 20 lat przed tym, jak Noe miał 500 lat.
zanim synowie Boga wzięli córki ludzi za żony, na ziemi były olbrzymy. Nie ma żadnej wskazówki, dlaczego ludzie stali się olbrzymami. Czytamy o tym w pierwszej księdze Mojżeszowej 6:4. Ale ogólnie w Piśmie Świętym olbrzymy są związane z niewiarą. Duchowa lekcja z tego jest taka, że niewierzący aspirują do bycia wielkimi i wybitnymi, ale olbrzym to nienormalne monstrum. Następnie czytamy, że potomkowie synów Bożych i córek ludzkich stało się mocarzami, mężami sławnymi. Zauważmy, że nadal są to ludzie, a nie aniołowie. Jeśli wierzący poślubi niewierzącego, to wierzący jest odpowiedzialny za zło, a nie niewierzący. Wierzący wykorzystuje w ten sposób swoje liczne przywileje i zalety w niewierny sposób. Niewierzący partner dostaje korzyści z tych bez narodzenia się na nowo, a wynik jest taki, że ich dzieci stają się wybitne i wpływowe w świecie. W rzeczywistości wierzący sam, jeśli używa swoich chrześcijańskich możliwości dla świata, może stać się wielkim w świecie, ale nie jest wierny swojemu Panu. Tak więc ta mieszanka przynosi korzyści światu w sposób materialny, ale Pan jest okradany z honoru, który należy do Niego. Jest to wielka niegodziwość w oczach Pana, ponieważ jest to podstawa każdego innego rodzaju zła. Ludzie chcą tego, co teraz. Widzą możliwości materialnego dobrobytu, a Bóg jest spokojnie ignorowany. Każda intencja myśli ich serc była nieustannie tylko zła. Linia Seta stała się tak samo niezależna od Boga i bezduszna jak linia Kaina. Sam Set bez wątpienia był wierzący, ale w tym czasie jego potomstwo stało się niewierne. Z pewnością Bóg wiedział od wieczności, że człowiek tak bardzo się zepsuje, a jednak w wersecie 6 jest powiedziane, że żałował, iż stworzył człowieka na ziemi. To z pewnością wskazuje na głębokość smutku, jaki odczuwa Bóg, rozważając grzech ludzkości. Z jednej strony wielka mądrość i moc Boża jest widoczna w Jego stworzeniu, a także w Jego cudownym dziele naprawy po zrujnowaniu człowieka, ale z drugiej strony widzimy rzeczywistość uczuć Jego serca w odniesieniu do Jego stworzeń dobrowolnie wybierających bunt przeciwko Niemu. Chociaż Bóg jest absolutnie suwerenny, to jednak człowiek jest odpowiedzialny i musi odczuć skutki swego rozmyślnego grzechu. Dlatego też Bóg zadekretował, że wymarze człowieka z powierzchni ziemi. Jednak zwierzęta, płazy i ptaki są włączone w to niesamowite zniszczenie, ponieważ grzech człowieka objął resztę ziemskiego stworzenia. Ludzie mogą powiedzieć, że kiedy grzeszą, to tylko siebie zranili. Ale grzech człowieka dotyka zawsze też innych, nawet nierozumne stworzenia.